Cześć moi drodzy, ja jestem Atreo, to jest nowa pozycja kamerki, a to jest Need for Speed Heat. Ciepło, lecimy sobie chyba dalej z zadankiem z Ano. Lecia boom i lecimy. Piękne BMW 3 Evolution. Rok 82. Wtedy kremowe, nie wiem czemu takie dalej dali, no trudno. Dobra, widzę, zmniejszyłem ustawienia gry na średnie, ale w dalszym ciągu będę przemówił trochę bardziej do mikrofonu, o na opaski patrzę i jednak jest jeszcze trochę, a mi świetnie tutaj kamerka zmienia kolor, fantastycznie wyświeci i ten, no mam dalej 40, no nagrywanko, jednak trzeba zmienić procesor, chyba, no ale kasiory brak, no trudno, była przyznana dwa klocki, ale oczywiście przegapiłem. Bywa. Połączymy się z 40 FPS-ami, chyba żebym jeszcze cienie uwalił, nie wiem. Cienie albo wodę czy coś. A spróbujmy. Ustawienia, grafika. Cień na mniską. O Jezu, a ambient mogę dać tutaj SAO. Efekty, antialiasing mogę wyłączyć. Roślinność na niską, nikt tego nie ogląda. Hej, tak tylko dzwonię. Jak tam bus? Lepsze to niż chodzenie. Wiem, że to nie mistrzostwo świata, ale można nad nim popracować. Daję radę, naprawdę. Ale teraz mi zaczęło... Dzięki, że mi to załatwiłeś. Oj nie, na pewno nie. Coś włączyłem i jest tak tragicznie. Może antialiasing jednak włączę. Masz w pakiecie. Jakbyś miał problemy z silnikiem, słyszał jakieś dziwne... Dalej nie to. ...odgłosy. Jest tak wyrżnięte, strasznie ostro zarysowane to jest to. Wszystko. Ja może dam po prostu auto. Ja się tym zajmę. Dzięki. Wiesz, gdzie mnie szukać. Cześć. Pociśniemy te 40, kurde, FPS-y. Przepraszam. Dobra. Lećmy. Zdobądź rozwój. O, nocne wyścigi. Dobra. Długo czekasz? Zleciało. Spoko, jedźmy. Dokąd jedziemy? Przy plaży odbędzie się wyścig. Nie jesteś jedyną nową twarzą w mieście. Pewnie chcesz zobaczyć, jak wypadasz na tle innych. Jak mówię, mamy podział na dzień i noc. Dzień legalnie, w nocy nie bardzo. Rozumiem, że ten wyścig to szansa, żeby wyrobić sobie nazwisko. Bez tego ani rusz. Chcesz wydać te fundusze z Showdown na lepsze części lub zdobyć więcej zaproszeń na wyścigi? Pewnie. W takim razie ludzie muszą dowiedzieć się, kim jesteś, a nocne wyścigi są najlepszym sposobem na dokonanie tego. No dobra. Lukas tam będzie? Pewnie będzie sterczał gdzieś z głową pod maską. Ten koleś już dawno spękał. Proszę, jakbym dyszał czy coś. Ale mam dość blisko mikrofona, co to mówię i czasem słychać. Kieny. Co jest, Rivera? Myślisz, że możesz zorganizować wyścig, a ja się nie dowiem? Taki był plan, Kenny. Ale tu jestem. I zaraz pokażę tym nubom, co potrafią Speed Boys. Okay. Myślałeś, że to słabe wbijać się na wyścigi, na które nikt cię nie zaprosił? Kiedy wyjeżdżasz na drogę, wystawiasz się na ostrzał. Słyszysz dzbanie? O Jezu, dzbanie jest i dzban. Pewnie, że do ciebie. Ja tu kurde, jestem numero ktoś polskiego YouTube'a pamiętaj to sobie. Czy on powiedział numero uno? Pokonaj go, nawet gdyby miała to być ostatnia rzecz, jaką zrobisz. Proszę. Coś jeszcze muszę wiedzieć? Ukończ wyścig, to pogadamy. No dobra. Są dzbany. To tu, zobacz. Fiesta Alfa Romeo? Ła, chyba. Spróbujecie sfilmować. Mogę włączyć silnik chyba. Tylko złap dobre ujęcie mojej dupy!
Okej. Civic, Alfa jakaś. Dalej, dowalmy mu w tę śmierdzącą rurę wydechową! Z drogi śledzi, bo król jedzie! Nissan, Mustang znowu, no to tutaj. Też jakaś Toyota chyba. Lepiej uciekaj! Przepraszam bardzo. Nie mam nitro i mi trochę mnie to smuci. Hej! Jeśli chcesz driftować, spróbuj dodać gazu, biorąc zakręt! No, ja bym sam nie zgadł. Chyba żartujesz! Sam bym nie zgadł, spierdzielaj. Znaczy lekko czerpnąć z boku, gdzieś lecą w świat w ogóle. Słyszę jakąś przepustnicę chyba. Albo sprężarka. Nieźle ci idzie, nie czekaj na mnie, dogonię cię! Okej. Okay. Fajnie, że w czasie wyścigów możemy odkrywać sobie to, co jest na mapie pokazane, właśnie jakieś stacje benzynowe, czy bordy, czy drugiego. Łatwiej robotę potem, żeby to znajdować. Nieźle sobie radzisz, świeżaku! Dzięki. Teksty są tak okropne po prostu. Nienawidzę tutaj takich prób zrobienia tej grubalskiej gry, kurde. Nie idzie. Jeśli osoba dobiwująca nie siedzi w tym kurde środowisku, to mi cholery nie zrobi tego tak potrzeba. Dobra, i tutaj wyścigi losno mają to do siebie, że po wyścigu jesteśmy w freerunie. No a nie, bo to była misja, ale po wyścigu normalnie potem... Mam zarąbiste ujęcia z wyścigu. Muszę je zaraz wrzucić. No. Hej, hopczaj to. Jest tu coś, co ci się podoba? Wszystko. Będą się chcieli ścigać? Bardzo śmieszne. Musisz się postarać, żeby dostać od nich szansę. Od nich, czyli... Od ligi. Działają tu od lat. Showdown zapewnia dopływ świeżej krwi, a oni obserwują i wyławiają talenty. Jeśli się tam dostaniesz, masz wszystko. Najlepsze auta, wyścigi, części. Chcesz wiedzieć, dlaczego co noc tu jesteśmy? Masz odpowiedź. No ładne, chory ładne. Dobra. Podobno Lukas prawie się dostał, ale zrezygnował. To do niego podobne. Do wszystkich mamy zgłoszenie wyścigu. Właśnie. Na górze mamy poziomy poszukiwania przez policję. Musimy się dostać. Ja mam też nocne wyścigi, jakby kto chciał. Także jest elegancko. Tutaj mamy najbliżej chyba. Cholera. Musimy spadać, zanim zjawią się gliny. Wysyłam ci listę miejsc w mieście, gdzie możemy się zatykować, dopóki sytuacja się nie uspokoi. Ja pojadę do Eden Shores i zmontuję ci kompilację. Szkoda. Dobrze się bawiłem. Możesz ścigać się dalej jak chcesz. Twój wybór. Tylko pamiętaj, jeśli wpakujesz się w kłopoty, nie daj się złapać. To nie pomaga w wyrabianiu nazwiska. Nie, na razie nie chcę po nocy jeździć, bo to BMW jest takie mech. A to jest znowu oczywiście jak w poprzedniej części bardzo dużo, albo przynajmniej w pierwszej tej Need for Speed, ten niby reboot. Bardzo dużo deszczu jest, naprawdę. Ja wiem, że to wygląda ładniej w ogóle, ale bez przesady. Na policji na to nie. No to jest znajdźkę. Do garażu wjechać, proszę bardzo, garaż. Nieźle jak na pierwszy raz, masz przed sobą długą drogę. Idziemy do garażu, mam tutaj sumę tego, cośmy w nocy zrobili. 800 trepa, mnożnik razy jeden, dobra. Strzelanie kośćmi też, który mam poziom. Drugi, wow. No dobra, no powoli będziemy się tutaj pieli w górę. Taki większy poziom obławy, tym większy mnożnik, jak się potem schowamy do garażu, także następnego ranka, proszę bardzo, kolejny filmik. Czy kamera znowu trochę źle kluczy, ale nie będzie. Nie zwracaj na to uwagi. Wyświetleń. Kto, my? Patrz, kto wpadł. O, hej, widzę, że moja siostra cię oprowadza, tak? Tak jakby. No wiesz, jeżeli ściganie ma mieć finisz na komisariacie, to idealny z niej przewodnik. Tylko kto z naszej dwójki był przymknięty? Ej, dostałem nauczkę. Nauczyłeś się tylko jak być nudziarzem. Jeśli ktoś traci ekipę, to pora odpuścić lub wrócić na studia. To nie dla mnie. A co do ekipy, nie byli gotowi. Ale może mam kogoś, kto jest. A, tak ci się tylko wydaje. Ale z tego, co ostatnio słyszałem, gliny nie żartują. Mira la calle está caliente. O glinie wiem wszystko.
Tatko mówił mi to samo. To go posłuchaj, Micha. No, tak jak ty? Kalmate, kalmate. Gdzie będziesz? Dobre pytanie. W warsztacie? No. Ciągle ktoś tu śpi. Serio? Znajdź wolną sofę, jest twoja. Dobra, przyjechał do miasta, nie ma gdzie spać, nie za co kupił samochód. Dobra, rozgłos zdobyty. Będziemy mogli sobie tuningować auto. No dobra. Mam z tyłu, widzę... za to zamieszanie. Dobra. Podłączmy to nitro. Mam te nitro. Jedna butla, 1,5 kilo. Nie tysięcy, kurde. Dobra. Gotowe. Zaraz to wam pokażę, co chodzi. Wezmę sobie garaż, kurde. Mam tutaj auta innych graczy, którzy są w tej ekipie, taki jakby... Tu mamy oczywiście pogląd na ekipy, możemy się tam w ekipy łączyć i razem zdobywać doświadczenie, a jak ktoś ekipy nie ma, to jest wrzucone takie ekipy jakby ogólnej, z innymi takimi ludźmi. Ja bym chciał swój garaż. Właśnie mi wyrzucić. Mój garaż jest piękny, bez pusty. Dobra, BMW. Ja też aplikację Studio Hit, to chyba tak się nazywa. Można tutaj na telefonie się bawić w ustawienia, potem zaimportować sobie do gry właśnie. No dobra, osiągi. Po prawej stronie mamy oczywiście tabelkę z pięknym oznaczeniem punktów i o tym, jakie ma moc, prędkość, przyspieszenie i nitro. A poniżej jest kwadracik z tym, do czego to auto służy. Im bardziej w dół, tym bardziej jest samochód przyczepny do drogi, im bardziej w górę, tym bardziej jest bardziej wpada w poślizg. Im bardziej w lewo, tym bardziej do wyścigów, im bardziej w prawo, tym bardziej do driftów. Także jakby kto chciał mieć driftowóz, to trzeba mieć prawy górny róg, a jakby kto chciał mieć samochód taki do super turbo torowych wyścigów, to lewy dolny róg. No dobra, co my tam mamy? Wał korbowy w silniku, ECU, chłodzenie, układ wydechowy, turbo i system nitro. Mamy w podwozie, mamy zawieszenie hamulca opony i w napędzie mamy sprzęgło, skrzynię i układ różnicowy. I mamy jeszcze dodatki, jakieś zakłócacze radarów, zestawy naprawcze, aktywne, pasywne, masa tego jest. Nie jest tak tragicznie, fajnie to wygląda. Mogę coś kupić, tak wiem, poziom osiągów, tak. Mogę 10 tysięcy, wał korbowy mogę kupić, jeden, to są tak, te wzrosty są tak cudowne, po prostu 0,1. Turbo mi nie stać. Tak, profil sterowności, wiem, coś tu mam? Nie. Mam opony. Drogowe, ja bym wziął wyścigowe oponki. Za te 2,5 klocka. Przepraszam. Różnicowego nie mam. Skrzynię możemy zmieniać i chodzi o ilość biegów. Napędu też nie. Dobra, wał korbowy nie będzie. I 5 klocków, dobra. Mamy też personalizację z zewnątrz. Proszę bardzo, możemy tutaj masę rzeczy zmieniać. Co my tutaj mamy? Przepraszam, co my tutaj mamy? BMW-owe jakieś widzę z te. DTM-y. Przód mi nie pasuje nigdy. A tego DTM-a, tej boczki sobie wezmę. Nadkola. Z tyłu też. Tylny zderzak nie pasuje. Ale o tylny zderzak. Dajcie mi jakiś DTM-a. Proszę bardzo. Ale mnie na boczki nie stać. No trudno. Są światła oczywiście. Są spoilery. To jest tego masa po prostu. System audio, układ wydechowy, to są, widzę, wzięte z poprzedniej części, masa tego, bo są takie same nawet, powiem wam, w części. Dobra, lakiery, możemy oczywiście lakiery sobie dziabnąć, ja bym sobie wziął jakiś lakier tutaj społeczności, czemu by nie? Okej, najnowsze, popularne. Widzę, taki niemiecki. Albo czerwony metalik. Ja bym jednak wziął sobie tutaj taki kolor biznesmenów. Biznesowe auto. Oczywiście masa detali, także sporo. Dawaj. Biznesowy taki ten samochód. Mamy też efekty. Kolor nitro, dym z opon, jakieś neonki pod spód.
pneumatyka. Jak włączymy silnik, to on nam tutaj elegancko osiada samochód. Klakson standardowo. Zawieszenko. Możemy wyżej dać albo niżej. Na glebie praktycznie, kurde. No dobra. Pochylę sobie koła, żeby lepiej wchodzić w zakręty. No i coś, co jest tutaj, nowy dźwięk wydechu. Mogę sobie odpalić auto. Tak, to jest większy dźwięk. Tutaj mamy ton. Nie mam strzelanie. Dawaj, ja chcę zrobić popcorn. Dobra, popcorn. I odgłos wydechu, to jest mechanistycznie. Dawaj, zrobię taką puszkę. Taką puszkę do popcornu. Dobra. Coś tu jeszcze jest? Chyba nie. Możemy też zmienić postać. Proszę bardzo. Włoski elegancko, czapeczki, kurteczki, wszystko jest. I mamy też wyzwania. Dzienne i nocne wyzwania. Wygraj zawody dzienne. Weźmy sobie tak, dzień na razie. Poproszę, wyzwania na dzień. Co my tutaj musimy zrobić? Dostaniemy za to premię za ukończenie. Dzienne zawody. Jedź w trudze przez 5 sekund i 177 przez 5 sekund. No dobrze. I to się możemy na twoim sobie miejscu wyjechałabym na miasto nocą. Kasę na ulepszenia dostaniesz, budując swoją reputację. Lecimy teraz nawet na wyścigi. Przejdziemy kilka, zobaczymy. Możemy też tablice zmieniać na razie w sumie. W sumie mógłbym zmienić. Słyszałam, że przerabiasz swoją brykę. No, widzę, że poważnie do tego podchodzisz. Będzie. Inaczej by mnie tu nie było. Wiesz, jak chcesz się dostać do ligi, to nie zrobisz tego w pojedynkę. Z tego, co słyszałem, ty też nie. O tym właśnie chciałam pogadać. Myślę, że możemy pomóc sobie nawzajem. Założyć ekipę, chyba że masz lepsze oferty na stole. Właściwie to mnóstwo. Przestań! To jak? Co ty na to? Ja na to dobra. Super! No dobra. Dobra, jeśli mamy się zacząć wspinać w hierarchii, musimy sobie załatwić wyścig przeciwko innej ekipie. Pamiętasz Kenego? Tego dupka, z którym ścigałem się pierwszej nocy? Jego ekipa Speed Boys prosi się o łomot. Uruchomię swoje kontakty, ale ty musisz pokazać, że warto się z tobą ścigać. Okay. Zdobądź zaproszenie. Wtedy będziemy mieć szansę zabłysnąć. Próbuję sobie zbić sobie tą. Billboard. I voilà. Pierwszy, dobra. 2500 i trochę repa wpadło, reputacja elegancko. Co my tutaj mamy? Zablokowana kryjówka, dobra. No trzeba po prostu do nich wjechać, się odblokują. Ale mamy dwa wyścigi. Oba torowe, no dobra. To w drogę. Góry w chmury. A tu mówię, dobra. Prawie wyszło, dobra. Idziemy tu na zawody. Jakoś się po drodze uda odkryć. Ale ładny taki samochodzik biznesmenów, co? Kurde. Elegancki. O, wyzwanie się udało. Dzienny, dobra. Mam to zrobione. Teraz trzeba tylko przez 5 sekund w strudze aerodynamicznej i potem jedno zawody. No dobra, no to stare kampanii. Ulewę do poziomu 140. I dobra. Dobra, 10 tysięcy mam wygrać. Biorę. Będzie na jakieś coś. Te zdjęcia są fenomenalne. Tak elegancko to wygląda, kurde, jasno. Znaczy ostro i w ogóle. Jo! A za kierownicą wygląda typowy kierowca BMW. Apeczka. Znowu jest podpisany Mustang i Civic. Coś cudownego po prostu.
szansę to wygrać, będzie z głowy i wpadnie 450. Zadanka, te wyzwania, one się zmieniają właśnie w zależności od tego, jak pójdziemy w nocy i wrócimy do garażu, to już na kolejny dzień będą inne zadania. Jak komuś się pasuje, to wystarczy ruszyć w nocy, ruszyć w nocy do garażu i będą już kolejne nowe. Nie wiem, czy deszcz ma wpływ na to, jak się zachowuje samochód. Nie jestem w stanie tutaj tego powiedzieć. Ani tutaj nic się guzik daje. To się do mnie ma. Dobra. Tak, już jak się przyzwyczaić, nawet powiem wam wygodnie. Nie jest to poziom tutaj, jak to się mówi, nie jest to poziom tego Forzy oczywiście. Nie wiem jak na NFS-a typową zręczną szczurkę jest całkiem ok, mi się wydaje. Jak człowiek się tutaj dostosuje do sterowania, do sposobu się takim trzeba sterować samochodami, będzie elegancko. To też oczywiście to jak szybki tuning powinien być. Albo ja się go nie blokowałem. Nie jest szybki tuning. Sobie zmniejszę się od ucisku, będę mógł jechać szybciej. A co do zawodu, tutaj są typowe zawody właśnie, czy to na torze, czy to na odcinku. Są drifty, są zawody terenowe, albo jakieś speedcross chyba. Nie wiem, czy są dragi. Jeszcze tutaj nie udało mi się odkryć. Ale w poprzedniej części w rivalsach były, to tutaj też może wrócą. No tak, mi się doczytam, a ponad nawet to wygląda 45 FPS-ów. Dobra, pojedziemy już przed nami. Zróbmy ten jeszcze jeden, będzie. A to doczytywanie tekstu jest cudowne. Czasem jeszcze samochody spadają, tylko mnie po lewej stronie powinien być samochód, co na drugim miejscu padł. A chyba nie dojechał jeszcze. No. Znaczy, czasem po prostu spadają z nieba. Coś cudownego. Dobra, chodźmy jeszcze tutaj. Dobra, odbyć nagrodę w garażu, dostajemy ekstra 450, za każde było 150 punktów. Repa plus 450 za przeskoczenie wszystkich trzech. Także fajnie. Fajnie. To też wygląda ładnie, to nie wiem. Dzień i nocy. Billboard, dobra. Lećmy teraz tutaj. Może do 140 uda na koniec podnieść. Zobaczymy, się wykona jakieś zadanko. Okej. Znowu Golf, znowu Honda, znowu Mustang. Przepraszam, Acura. To jest Acura, nie ma Hond. To nie są Hondy, to jest zamiast Toyota, to jest Acura, okej. Się mylą mi zawsze Acury. Ale na poziomach będziemy widzieć stały zestaw samochodów, że tak powiem. Widzę na niski, mamy Mustangi, Pontiaki, Golfy, Hondy i Acury. To już zaś znowu będą jakieś Porszaki, Chevrolety, Corvety, Audice, jakieś inne. Także różnorodność w wyścigach botów jest dość marna. I w sumie co chwila widzimy te same auta. To nie jest za fajne. Nie bardzo jest jak pociągnąć drift. Strasznie zmienia biegi. Tutaj automat. A na manualu to chyba by... Nie, bo na manualu w NFS-ie to nie jest to. Manual w NFS-ie to nie jest to. To jest zawsze na automacie. Kurde. Trzyma się W, a i mocno nie trzyma W, to się jedzie.
jeszcze mogłem szyby to przyciemnić. O. Przyciemnić szyby te. Za moment. A widzę tak wchodzę, kurde. Mają pewien po prostu skręcić na gazu i wejdzie sobie tutaj elegancko w ten drift. Ale tak wyciągam ręcznie, nie wiem nawet do tego. I oczywiście te same nazwy botów. Iskra po raz kolejny. Kurde. Te wyścigi tak są lepsze niż drifty, bo drifty są tak okropne po prostu. Tak okropne. Oczywiście mamy też jak w większości nowoczesnych gier tryb fotograficzny, tak jak chodzi, możemy już sobie albo w górę, albo w dół. Gdzieś możemy odpalić sobie tylko tego, żeby sobie zdjęcie. Ale przynajmniej słońce tutaj ładnie się odbija, albo czasem będę dostać po oczach, albo będę siedział tutaj przed komputerem, a jadąc pod słońce, to nic nie widać. Cześć, to jest fajne, co się stwierdziło. Teraz, oczywiście może jeszcze mocniej, jak jeszcze pada i w ogóle jest dzień, a nie jest zachód. Zastanawiam, że jest zachód, albo wschód, nie wiem, czy jest ustawione względem kierunku świata. Dobra. Tak, jakby ścigi trwają właśnie 3-5 minut. A jest na tyle dużo, że można to spokojnie kilka godzin spędzić. Pytanie teraz do was, chcecie, żebym pokazywał wszystkie wyścigi, czy na przykład czas sobie trzeba gdzieś poza nagraniem, bo to w sumie będzie tylko takie jeżdżenie po torach albo na odcinkach i ewentualnie potem co jakiś czas tylko misje fabularne mam wrzucać, czy coś takiego dajcie znać w komentarzach. No i 12 tysięcy, jeszcze 52, nie wiem skąd te pieniądze są, skąd konkretnie takie kwoty, no ale niech będzie. Dobra, no to jest chyba wszystko na ten czas. Wjadę sobie tam, odkryję kolejny ten domek, żeby się przed policją chować. Kostkę słychać, także policja też w dzień jeździ, ale nas nie ściga z automatu, możemy się tutaj rozbijać, wszystko robić, ale policja dalej ma ten nosie. Chyba, że jedziemy w nocy, wtedy... O, nie. Dzień łam przepisy jak lezie, byle nie rób tego w nocy. Dobra. Z jakiegoś dziwnego powodu samochody się po prostu zatrzymują, bo tu jak są na skrzyżowaniach, tam się zbliżamy do skrzyżowania, to zatrzymują się tam gdzie my ich złapiemy, tam się stoją. Irytujące chyba. Dobra. Garaż. Billboard. Mogę wyjść. Chyba. Okej. 2,5 koła spadło. Zawsze coś się kupi. Kaj to je, to ja to tutaj. Dobra. Wchodzimy. Wyzwania są. Dobra. Proszę bardzo. Zdążyłeś już się rozejrzeć po mieście? No. No, ciekawe miejsce. Dobra, ECU może. Mogę w sumie zrobić sobie 2 pinstów i bym zrobił sobie 3. Tutaj mamy o 2 punkty, też o 2 punkty, a turbo mnie nie stać. To chłodzenie już mi nie da nic. Miłe. Dobra, muszę odblokować więcej repa, bo jak widzicie tutaj mamy poziom 10 reputacja, a poziom 2. Także cóż, damy sobie jeszcze tutaj nadkola z DTM-u. Proszę bardzo. Jeszcze może bym sobie dał progi. Elegancko. Taki dokoksany driftowóz. Przepraszam bardzo, samochód biznesowy. Proszę bardzo. Wygląda lepiej niż jeździ. Dawaj, czarne. Czarne po prostu.
czarne. O, jeszcze taki czarny grill z Mac 80, masz taki ten. Monobrew sobie wstawimy. Dobra, monobrew nie jest zła. Jakiś rozdzielacz powietrza. Proszę bardzo. Te boczne są tak do dupy, że ja ich tutaj po prostu nie używam. Zerek jest do temu. Nie jest. Jest zwykły, no dobra. Lustereczka. A już mnie nie stać. No okej, okay, także samochód biznesowy, jak widzicie, elegancko ma robić biznes. Jakiś skromny taki spoiler? Nie ma skromnych spoilerów. Jest skromny. Od pandema, no dobra. A nie mogę już wyłączyć. No trudno. Także to w tym odcinku to byłoby na tyle. Mam nadzieję, że wam się podobało. My widzimy się w kolejnych materiałach. Dziękuję. Pa, pa.